Mokry komin i smutna historia. Ciąg dalszy. Nie wiem, czy będzie widać. Tu jest normalnie mokro. Normalnie tu mi kapie. No i doszedłem do wniosku, że to leci, tutaj mam naczynie zbiorcze, wyrównawcze i nad tym jest obróbka dachowa. I muszę dzisiaj tam wejść i to obrobić. Więc z tym będziemy walczyć. No i jesteśmy na kominie. Jedną stronę kiedyś już robiłem. I to wszystko jest wywalone silikonem. Teraz jeszcze mnie czeka dół, góra i tamta strona, więc muszę tutaj wleźć na dach i to zacząć ogarniać. Ja zbiorę się do roboty. Jestem na górze. Jak widać, tutaj ta dachówka się kończy. Tutaj coś było już kiedyś uzupełniane. A tutaj jest masakra. Niestety tego nie widać, ale ja widzę, że są dziury, że jak pada deszcz, to na pewno wszystko wlatuje do środka. No a tak, co widać tu? Jest solar tracker, mi tam kot chodzi. Kizia mizia, może na nornicę poluje. No i daszek został z sandacza. Dobra, lecimy dalej. No i czas start. Mam materiały. Musiałem jednak użyć ten sposób. Lecimy. Zacznę sobie od dołu. No, troszeczkę to nie wygląda za ciekawie, ale ogarnia się. Tutaj jest japa. Może będzie widać, może nie będzie widać. Tu jest japa. I tu się też ta obróbka rozeszła. Nie wiem, czy mi się uda pokazać tutaj na skraju jednego i drugiej blachy tam. No i tutaj też to się całe porozchodziło. No ale cóż, trzeba działać. No i już jedną dachówkę gdzieś tutaj połamałem chyba to. I też będę musiał to połatać. No ale straty muszą być. No i dobrze, udało się troszeczkę tutaj podoszczelniać. Jest lepiej. Tutaj te całe korytko zrobiłem na nowo. Wszystko jest wyłożone silikonem. Aż do prawie samej góry, bo mi tutaj lina przeszkadza. Tutaj pouszczelniałem to, co miałem takie podziwaczone. Pęknięcie. No, łapa cała z silikonu, dlatego lewą nagrywam. Może mnie będzie troszkę gorzej słychać. No ogólnie komin stawiam kilka lat, albo lepsza wichura i to mam w domu. To później pokażę, jak to jest pęknięte. Dobra, zmieniam miejscówę i lecimy dalej. Już przy okazji, jak jestem na dachu, to sobie zobaczę te kosze, z którymi mam problem, no i to nie wygląda dobrze. No a ten komin chcę ściągać. I mogę powiedzieć, że on wygląda lepiej, mimo swoich lat, niż ten, co teraz użytkuję, więc czy warto samemu robić kominy? Jak się nie zna na rzeczy, zostawię odpowiedź wam. No i tamty jeszcze mam do ściągnięcia, ten komin. To już jest inna historia, ale to mnie też czeka. Bo jak widać, zaprawy już za bardzo tam nie ma między cegłami. Co też dobrze nie wróży za bardzo.